Gmina Ustronie Morskie to niezwykle urokliwy zakątek Pomorza Zachodniego. Piękne plaże i niezwykle czysta woda. To powoduje, że miejscowości położone w tym rejonie chętnie odwiedzane są przez turystów nie tylko z Polski, ale i Niemiec czy Skandynawii. Łagodny klimat sprzyja rozwojowi branży turystycznej. Co roku powstają nowe obiekty budowane zarówno przez gminę, jak i inwestorów prywatnych. A jak wiadomo, rozwój gospodarczy to większe zapotrzebowanie na prąd. Kilka lat temu władze gminy podjęły decyzję o wybudowaniu farmy fotowoltaicznej. Uruchomiona została w maju 2015 roku. Pół roku później do Ustronia Morskiego zaproszono na konferencję naukową przedstawicieli 10 uczelni z całego kraju: Koszalina, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy, Łodzi i Szczecina. Uczelni chętnych do nawiązania współpracy naukowej z gminą. My jesteśmy pierwszą farmą fotowoltaiczną w Polsce, która posadowiona została właśnie na wysypisku śmieci. I pomyśleliśmy sobie, że warto by było zainteresować studentów, a przede wszystkim uczelnie. To jedyna w Polsce farma fotowoltaiczna, która powstała na nieczynnym wysypisku śmieci. Wybudowana została na powierzchni ponad 2 hektarów. Aby zrekultywować teren, wysypano ponad 17 tysięcy ton ziemi i gliny. Warstwa nawiezionej ziemi ma grubość 60 cm. Cała idea urodziła się właściwie poprzez to, że poprzez pobyt mój w Niemczech, gdzie zauważyłem na polach sporo takich instalacji. Właściwie nie wiedziałem na początku, co to jest w ogóle, ale no, zauroczyło mnie, powiem szczerze. I tak jak pomyślałem sobie, że u nas mamy wysypisko śmieci, które trzeba zrekultywować i zagospodarować, to pierwsze, co na myśl mi wpadło, że przecież można by tam taką farmę fotowoltaiczną posadowić właśnie na tym wysypisku. Inwestycja o mocy 1 MW kosztowała ponad 6 milionów złotych. Milion odzyskano z podatku VAT. 2,5 miliona pochodzi z dotacji unijnej. Wkład własny gminy to 2 miliony 300 tysięcy złotych. Jednak nie tylko ekonomia decydowała o rozpoczęciu inwestycji. Celem inwestycji przede wszystkim był aspekt ekologiczny, czyli wykorzystanie tak zwanego terenu, który był nieurodzajem. Przez okres 50 lat po rekultywacji wiadomo, że nie wolno tam postawić żadnych budowli. Poprzez postawienie farmy fotowoltaicznej zostanie wyprodukowany prąd, który w 80-90% zabezpieczy zapotrzebowanie gminy na zużycie energii. To znaczy na oświetlenie uliczne, na basen, na jednostki, takie jak szkoła, przedszkole lub gminny ośrodek kultury, urząd. W dniach od 13 do 14 października w Ustroniu Morskim na konferencji naukowej spotkało się kilkudziesięciu samorządowców i przedstawicieli środowisk akademickich. Pretekstem do jej zorganizowania było uruchomienie farmy fotowoltaicznej. Zaproponowałem wójtowi zorganizowanie konferencji naukowej, czysta energia i te różne aspekty, żeby były poruszone. Zgłosiło się 17 prelegentów z 10 uczelni, których mamy przyjemność dzisiaj tu gościć i przez 2 dni będziemy wspólnie obradować. Wykładowcy i studenci uczelni technicznych dzielili się swoją wiedzą z zakresu inżynierii i ekonomii, a nawet nauk społecznych. Mamy wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o tą współpracę z gminą Ustronie Morskie, ponieważ no, od lat 20 prowadzimy ochronę środowiska, kierunek ochrony środowiska i od wielu lat już specjalność odnawialne źródła energii. Dlatego też no, chcielibyśmy, aby nasi studenci w sposób praktyczny poznali tajniki z tego zawodu, które będą w przyszłości wykonywać, a niewiele w Polsce jest miejsc, gdzie mogą pracować, doświadczać i robić jakieś badania z takimi dużymi farmami fotowoltaicznymi, jaka powstała w Ustroniu Morskim. Zanim na farmie pojawią się studenci, miejsce to odwiedzili ich wykładowcy. Czym zajmować będą się naukowcy? Między innymi tym, jak pracuje powierzchnia wysypiska, badaniami statystycznymi. Dla badaczy istotne jest to, że po raz pierwszy będą obserwować tak duży obiekt. Pomiary mają być prowadzone przez pół wieku. Dla potrzeb badawczych na terenie farmy zainstalowano między innymi stację meteorologiczną. Chcemy się zająć zagadnieniem sprawności tych urządzeń.
czyli zamierzamy mierzyć zarówno intensywność promieniowania słonecznego, korelacji tego z wytwarzaną mocą elektryczną. Oprócz tego chcemy zająć się też ewentualnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Tutaj mogliby prowadzić takie naprawdę konkretne badania, które później wykorzystają do pracy dyplomowej. Chcielibyśmy, aby przyjeżdżali na praktyki, może jakieś staże uda się zorganizować, także liczymy na taką bardzo konkretną współpracę. Konkretów nie zabrakło. Podczas konferencji podpisano umowy o współpracy pomiędzy gminą Ustronie Morskie a Politechniką Koszalińską. Drugą umowę gmina podpisała z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie. To jest nowość na rynku. My się uczymy tak naprawdę wszyscy. Ja też dzisiaj jestem mądrzejszy o niebo, można powiedzieć. Te wszystkie referaty wysłuchałem z ogromną ciekawością. Ja jestem święcie przekonany, że za parę lat będą już nowe instalacje, bardziej udoskonalone. I będziemy po prostu musieli też nadążać za czasem i za nowymi technologiami, które będą wchodziły. Ale myślę, że my jesteśmy już na to przygotowani i zrobiliśmy już ten pierwszy krok. Przez dwa dni wystąpiło 16 prelegentów z różnych branż związanych z fotowoltaiką. Często spotyka się środowisko, które mówi swoim hermetycznym językiem z innym środowiskiem, które mówi swoim hermetycznym językiem i nagle mogą poznać, że istnieją dwa czy więcej sposobów myślenia na to samo zagadnienie, które żyją zupełnie obok siebie, nie spotykając się, tak? I nagle się spotykają, więc to zawsze ożywia dyskusję. No jest to ciekawe, no to tak jak spotkanie ludzi z innej kultury. Konferencja w Ustroniu Morskim była szansą na zaprezentowanie własnych przemyśleń związanych z branżą przez tych, którzy swoją naukową karierę dopiero zaczynają, czyli studentów. Myślę, że to jest duża szansa dla studentów przede wszystkim, żeby się pokazać, żeby nawiązać jakieś tam kontakty naukowe, czy może kontakty, jeżeli chodzi o przyszłych potencjalnych pracodawców, ale jest to również doświadczenie pod względem nawet rozwoju i kształcenia się, ponieważ tutaj można się dowiedzieć bardzo, bardzo dużo ciekawych, nowych rzeczy od innych prelegentów, po prostu słuchając tego, co prezentują. Konferencja zakończyła się sukcesem. Nawiązano współpracę z uczelniami, wysłuchano ciekawych referatów. Wokół projektu udało się zintegrować różne środowiska naukowe. Władze gminy zapowiadają nie tylko kolejną konferencję naukową, ale także kolejne inwestycje w czystą energię. Program został zrealizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.